Ania na silnikacji, cześć wszystkim. Jest groźnie. Jest Hyundai i30, ale w wersji N. N jak napadę dobrze. Auto, wersja fastback, czyli niby bardziej rodzinnie. Niekoniecznie. Nasza wersja performance, czyli wersja, która ma pod maską silnik dwulitrowy, oczywiście z turbo, o mocy 275 koni. Samochód, który tak naprawdę nie ma swojego przodka, o ile Golf GTI, Honda Civic Type R czy Ford Focus mają już tych generacji kilka i tam oni mają z czego czerpać. O tyle Hyundai swoim pierwszym takim prawdziwym hot hatchem przeciera szlaki, ale przeciera je niesamowicie szybko, dobrze i jest do tej lekcji bardzo fajnie przygotowany. Jest to ich pierwsze dziecko, jednak to dziecko jest widać, że ma tu przepompowaną krew ze wszystkich najlepszych inżynierów od Hyundai'a, bo są świetne hamulce, skrzynia biegu, układ wydechowy, czy skończywszy na silniku i sztywności nadwozia poprzez jego zawieszenie adaptacyjne i rozpórki z przodu i z tyłu. Auto, które faktycznie może w tej chwili godnie konkurować z konkurentami, którzy na rynku są już od kilku lat, a Hyundai od niedawna. Przeprojektowany jest tutaj kompletnie przód, mamy lampy w pełni LED-owe z czarnym wnętrzem, są również LED-owe dzienne z kierunkowskazami zamiennymi, jest inny zderzak, mamy wody powietrza, które faktycznie są samotanie powietrza, jest taka czerwona istewka. No, ten przód jest przeprojektowany dosyć mocno, jeżeli chodzi o wersję N, a wersję i30, także na pewno ten przód, nie pomylimy go w lusterku z normalną i30. Jak się Wam podoba? Patrząc z tej strony, na pewno widzimy to bardzo ładnie narysowane ścięte nadwozie właśnie z tą lotką, która tylko i wyłącznie podkreśla nam jego zadek. Są felgi 19, są hamulce ponad 300 mm z przodu, dokładnie 305 mm. Zaciski są czerwone, mamy również tutaj takie wstaweczki na progach z symbolem N, a reszta w normalnej i30 wersji fastback. Ciekawe nadwozie, jeszcze z tymi smaczkami od wersji N na pewno się wyróżnia. No i zapraszam Was już tylko na oględziny tylnej części Hyundai'a i30 w wersji fastback. Sama i30 w hatchbacku jest bardzo ładna. Fastback to już kwestia indywidualna każdego z Was, o gustach się nie dyskutuje. Aczkolwiek o gustach wersji N podyskutować możemy. Co go odróżni? Mamy lampy LED-owe w tej wersji, LED-owe pozycje, LED-owe również stopy, kierunkowskaz, żarówka są oparte już na normalnej żarówce, takiej zwykłej, żółtej, właśnie tego wstecznego. Tutaj poszerzenie rejestracji również jest żarówka. Centralny napis fastback, jest logo Hyundai'a, jest loteczka i jest dolny dyfuzor, który skrywa parę smaczków sportowych. Przede wszystkim dwie końcówki układu wydechowego, który jak sami zobaczycie brzmi bardzo, bardzo fajnie i tutaj wyróżnia Hyundai'a, szczególnie w dobie tych wszystkich samochodów pokastrowanych GPF-ami. Mamy taką sporą tu blendę odblaskową, centralnie umiejscowione przeciwmgielne światło, mamy również właśnie ten dyfuzor, który jest skromny, ale tym, którzy potrzebują wiedzieć, od razu widzą, że jest to wersja N. Także on jakoś bardzo mocno nie emanuje sportem, ale jak ktoś wie o co chodzi, na pewno wersję N bez problemu rozpozna. Zapraszam Was oczywiście do wnętrza, jak zawsze. N-ka. Mamy N-kę na kierownicy, N-kę na drążku zmiany biegów. Sam drążek, bardzo krótkie, fajne przełożenia. On pracuje niezwykle precyzyjnie i wszystko jest tam, gdzie powinno być. Tutaj elementów sportowych, sami zobaczcie, nie ma jakoś bardzo dużo, bo jest inna kierownica, jest inna gałka zmiany biegów oraz są inne, niesamowicie wygodne fotele elektryczne, zarówno mój, jak i pasażera. A poza tym dosyć standardowy Hyundai wersji i30, no z takimi jakimiś tam niektórymi wstawkami w kolorze chociażby czerwonym. Są zegary analogowe, oczywiście z logiem N, wskazówki stojące idealnie pionowo w dół. Oprócz tego mamy stację multimedialną, ta sami zobaczcie, działa płynnie, oczywiście działa w niej Apple CarPlay, działa Android Auto. Mamy różne nastawy samochodu, czy mamy chociażby N-monitor, ten tryb N, który pozwoli Wam pokazać przeciążenia, pozwoli Wam również pokazać to, co dzieje się ze spężarką czy momentem obrotowym podczas jazdy, a nawet pokażę Wam czasy przejazdu i okrążenia. Oprócz tego dół deski rozdzielczej jest panel klimatronika, który jest dosyć czytelny, prosty, tam się nie ma co szczególnie rozwodzić. Sama kierownica, oczywiście łopatek nie ma, no bo jest jej tylko jedna właściwa łopatka. Normalny ręczny, co też jest w tej chwili w gronie hot hatchy, jest z reguły jest po prostu bzyczek, bzzt, już jest hamulec ręczny, a tutaj Hyundai pokazuje, że możemy się bawić również przednią napędówką, kontrolnie uślizgując tylną oś. Nakładki na pedały oczywiście aluminiowe, jeszcze tutaj pyk, 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 operowanie szybkie tymi pedałami bez najmniejszego problemu.
czarna podsufitka. Lampki są niestety, ale nie LED-owe. Mamy również tutaj takie słoneczka. Są także lampki też nie LED-owe. Z elementów dalej sportowych, no fotele. Fotele są bardzo wygodne. Mamy regulację zarówno podparcia pod łodzi, jak i, co dziwne, w tego typu fotelach regulację w poziomie zagłówka, a to jest niespotykane i to mi się bardzo podoba. Poza tym, no sami zobaczcie, zwykły Hyundai i30 z paroma fajnymi elementami sportowymi. Oczywiście pod kątem multimediów mamy jedno gwiazdko, drugie gwiazdko, gwiazdko USB. Mamy również ładowarkę indukcyjną, backup holdery. Jest podłokietnik, który regulowany jest w ogóle, po prostu jest. Są cup holdery w drzwiach, jest schowek, nawet pojemny. Spokojnie mieści książkę z obsługą i jeszcze coś. Regulacja pasów, no tyle. Na Sebixa można tu spokojnie usiąść. Zapraszam Was za mnie. Fotel ustawiłem pod siebie. No i tak się mieszczę, można powiedzieć, na styk. O ile miejsce na stopy mam akurat, nie mam go zbyt dużo, to tutaj też taka twarda skorupa na fotelu kierowcy troszkę uniemożliwi nam wygodny tutaj transport. Ale jak już siądę tak jakby rozkraczony, jest ok. Mamy cykorkę, mamy lampkę, mamy również podłokietnik, który skrywa dwa cup holdery. Kanapa również jest półskórzona, pół taka alkantarowa, podobnie jak to było na przednim rzędzie foteli. No z tyłu udogodnień poza podłokietnikiem nie dostrzegam, bo ani nawiewów, ani żadnego gniazdka USB, ani żadnej ładowarki. Ale mogę spokojnie Was naładować chyba z tyłu emocjami. Co za chwilę. Jeszcze bagażnik, no i jedziemy. Na sam koniec zapraszam Was do bagażnika. Pojemność 395 litrów, także tutaj spokojnie walizeczki z lotniska pomieścimy. Jest rozpórka, więc kładąc tą tylną kanapę będziemy mieli ten taki jakby próg w postaci rozpórki, ale kolejny element sportowy w naszym Hyundaiu. Poza pojemnością mamy również taką, dwa haczyki, jest gniazdko 12 V, jest jedna lampka, są kieszonki na bokach, jest również podwójna podłoga, tu są takie cztery kuwety, a jeszcze poniżej jest koło zapasowe, także bagażnik dosyć obszerny jak na takie ścięte i dynamiczne nadwozie. Dynamiczne? Zapraszam na jazdę. Teraz będziesz zachowywał się jak żona, tak? No, wchodzimy sobie w tryb komfort, w tryb eko, nawet nie normal, tylko eko. Trójeczka, 40 na godzinę i podróżujemy z klasą po asfalciku, wjeżdżamy do miejscowości. Jedziemy sobie delikatnie. Hyundai potrafi być samochodem bardzo delikatnym i również łączyć zalety samochodu daily, bo sprzęgło działa zupełnie normalnie. Jest trochę bardziej sportowe, tego się nie da ukryć. Jednakże dosyć szybko je wyczujemy i nie będzie problemu z jakimś tam ruszaniem w korkach. W korkach oczywiście nam pomagają asystent linii i asystent najechania, tam czy tam ten system przeciwkolizyjny i tyle. Tempomatu aktywnego nie ma, więc on Wam w mieście nie pomoże. Na pewno promień skrętów w Hyundaiu i30 wersji N jest gigantyczny, więc tutaj w mieście pamiętajcie zawsze, jak chcemy zawrócić normalnym samochodem, to Hyundai nie zawrócimy. Podobnie było w Golfie R, pamiętam, że tam też promień skrętu był wielki. Tu jest tak samo, po prostu tak jest. Jednak Hyundai ma jeszcze jedną opcję, która sprawdzi się w mieście bądź poza miastem, ale poczekamy, aż żona wysiądzie. Papa, tak, będę uważał, papa. OK. Możemy sobie również włączyć tryb N bądź N Custom. Damy sobie N. W tym przypadku zarówno klapy wydechu, jak i zawieszenie, jak i układ kierowniczy, jak i reakcja na gaz są nastawione bardzo brutalnie. Zróbmy taki delikatny start, bo widzę, że już jest w budynku. Zakręty, oj, strzelanie z wydechu. Ależ on się klei, drogi, przeokrutnie. Redukcja. Tu prędkości te międzymiastowe bądź autostradowe typu 90 poza miastem czy 140 na autostradzie są osiągane
niezwykle szybko. Hyundai deklaruje przyspieszenie do 100 na godzinę w ośce z manualną skrzynią biegu na poziomie około 6,1 sekundy. To są wyniki całkiem niezłe. To nie jest oczywiście najlepszy wynik w klasie hot hatchy, ale jest to wynik bardzo dobry. I tutaj zarówno przekładnia manualna, jak sami widzieliście, pyk, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, czy piątka, czy szóstka, one wchodzą niezwykle pewnie. I na trybie N, to oczywiście możemy sobie wyłączyć, jeżeli chcemy, jest opcja międzygazu. To jest po to, że jak redukujemy bieg, aby znowu silnik miał wyższe obroty i możemy od razu dać pełen ogień. No Hyundai do tego, żeby jeździć pełnym ogniem, bardzo często nas nakłania. I czy to układ wydechowy, czy zawieszenie, no ten samochód, ta sprawa typ N, ale o, w trybie indywidualnym mamy tak właśnie N-Custom. Tu sobie możemy dokładnie ustawić, jak opracować zawieszenie, jak opracować układ kierowniczy, czy chociażby układ wydechowy, czy również to LSD, czyli przednia, jak ma pracować mechanizm różnicowy, czy ma być tutaj właśnie ten system aktywny, czy nie. Jest tak jakby efekt po prostu zblokowanej szpery z przodu. Wtedy wychodząc z zakrętu, samochód momentalnie napędza się z obu kół z taką samą prędkością obrotową. I oczywiście kałaszników. Oj, to uzależnia. Naprawdę trzeba przyznać, inżynierowie z Hyundai, to, co zrobiliście z tym układem wydechowym, biorąc pod uwagę normę emisji spalin, biorąc pod uwagę WLTP i zainstalowanego GPF-a, jesteście normalni. Ten układ wydechowy... Układ wydechowy, czy zawieszenie, czy układ prowadzenia tego samochodu, czy układ kierowniczy, to wszystko sprawia, że jazda i30N staje się w trasie, czy w mieście, czy na jakichś drogach wyłączonych niezwykle przyjemna. Jest to jeden z licznych hot hatchy, którego nie bałbym się zabrać na tor. Jest kolejny zakręt, to auto jest wklejone, tutaj czuć, że te opony naprawdę mają co robić. Jego w ogóle nie wynosi. Czasami jak dohamujemy czymś, ten przód troszkę nam płuży, ale auto nie jest ciężkie, tam waży niewiele ponad tona 400, czyli też wynik całkiem tolerowalny, jest bardzo sztywny, jest rozpórka z przodu, rozpórka z tyłu, przekładnia manualna, czyli jest trochę lżej, ale to jak ten samochód przyspiesza, również potrafi tam sobie delikatnie zarzucić tyłeczkiem na ręcznym, to jest ewenement, to jest coś, co w klasie hot hatch jest bardzo pożądane i wiemy, że prawdziwy hot hatch powinien mieć właśnie napęd na przednie koła i przekładnię manualną, jak to było tam chociażby kiedyś w tym starym, bardzo starym Golfie GTI. To oczywiście są już zupełnie inne moce i są zupełnie inna technologia produkowania tych samochodów, ale widzimy tak, Hyundai ma historię w sportach motorowych. Tam jeszcze kiedyś były takie akcenty, pamiętam, WRC, które tam gdzieś walczyły na tych trasach rajdów, ale bez jakichś tam tych szczególnych podiów. W tej chwili jest ta i20 w wersji N przygotowana do rajdów. No i jest właśnie Hyundai i30N Fastback, jak nasz przykład, oraz i30N Hatchback. Różnic poza tymi wizualnymi raczej niewiele. To są samochody, które po prostu są do siebie bardzo podobne, tylko że jest inne nadwozie. No to jest niby bardziej praktyczne. Ale Hyundai stworzył pierwszego hot hatcha, który uważam, że jest przygotowany od podstaw do końca, naprawdę z potężną starannością. I samochód zarówno czy zawieszeniowo, czy to wnętrze, które jest tożsame do normalnego Hyundai'a i30, to nie ma dużo akcentów sportowych, jest ich trochę, pokazywałem Wam te akcenty na początku, ale one jakoś to nie przyćmiewają tego samochodu. Oczywiście są te fotele, które są w trasie genialne, jakieś omijanie, nie wiem, przeszkody, jedziemy sobie tam 40, robimy sobie trzask. To auto z równowagi wyprowadzić naprawdę jest ciężko, jeszcze jak on się usztywnia w tym zawieszeniu, po prostu jest betonowy i jest taki, że ten właśnie, jak pokazywał to w swoim filmie Kickster, tryb trzęsących cycków w tym samochodzie. Więc jeżeli potrzebujecie auto na pierwszą randkę na Tinderze, dobry wybór. Żeby nie było, Hyundai oczywiście będzie miał różnicę między konkurencją, bo chociażby nie są w nim dostępne wirtualne zegary, które ma cały koncern Volkswagen, czy to Audi S3, czy Golf, GTI bądź R. Oni to mają. No Hyundai ma normalne analogowe zegary z tym centralnym wyświetlaczem pomiędzy nimi, który oczywiście pokazuje Wam, jak widzicie, całą masę różnych ustawień samochodu, wszystkie, spalanie, niespalanie i tak dalej. Jest również taki centralny, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć kropek,
które po prostu przy odcince pokazują Wam, kiedy macie ten bieg już przełączeń, więc jest żółty, 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 znaczy pomarańczowy i potem czerwony, abyście już ten bieg jednak zmienili. Chcąc kupić Hyundai wersji i30N, macie dwie opcje, albo i30N, tam oczywiście fastback bądź hatchback, albo i30N wersji performance i to właśnie jest ta lepsza wersja. Też ciekawe jest to, że w Hyundaiu właściwie możecie sobie tam tylko dodać takie pierdoła jak czujniki parkowania, jak dywaniki z logiem N i koniec, tam jakieś takie są tylko gadżety i akcenty. Ale ta wersja właśnie performance jest już doposażona maksymalnie i w ten czas Hyundai otrzymuje wiele, bo tam czy grzana kierownica, czy grzane fotele, jakieś tam czujniki przód, tył, to wszystko ten samochód ma, czy chociażby lampy w pełni LED-owe, które również mają przyjemną barwę, one nie wycinają, nic tam jakby nie robią, ponad to, że świecą, mają asystenta świateł drogowych, czyli zmieniają Wam światła z drogowych na mijania wtedy, kiedy kogoś zauważą. Hyundai jakby, również porównując go do konkurencji, która jest już bardzo dojrzała na rynku od wielu lat, no to Hyundai przygotował się do tej lekcji idealnie. On będzie miał parę różnic, które postaram się Wam pokazać, typu kierunkowskazy tylne ma w żarówce, rejestracja w żarówce, dół deski rozdzielcze, jakichś tam twardszych plastików będzie miał trochę. Czy te genialne fotele, które do sportowej jazdy są znakomite. Trzymają nas na boki idealnie, mają również regulowane podparcie pod udzi, co jest rzadkością w fotelach sportowych. Jednak powyżej 3 godzin w trasie troszkę czuję te kości biodrowe, gdzieś tam delikatnie ten fotel mnie ciśnie. Ale jeżeli nie panujecie jeździć dłużej w trasie, no to taki fotel do tych 2-3 godzin jest prima sort. Spalanie węce w trasie około 8,2 litra przy przepisowych 130. No nie jest to najmniej. Okej, auto też nie jest najsłabsze, ma tam trochę tych koni, ale no tyle pali. W mieście bardzo ciężko mi powiedzieć, ile pali Hyundai i30N Fastback w mieście, bo pali od 10 do 18, do 20 nawet, jeżeli faktycznie jedziemy sobie tam ciągle te 0,50 i gdzieś tam wykorzystujemy troszkę tych koników. Także auto nie jest najbardziej ekonomiczne, no ale pali z drugiej strony tyle, co pali każdy inny hot hatch w tych mocach tam do 300 koni, bo auto ze swoimi konkurentami się może równać. Oczywiście, nie ma DSG, nie ma na pewno 4 koła, więc no będzie trochę takich tych oszczędności, ale z drugiej strony, czy hot hatch w manualu jest czymś złym? Na pewno nie, na pewno skrzynia manualna ma wiele zalet i daje Wam taką pełną kontrolę nad samochodem i daje Wam to maksymalne wyjście na takim pełnym zakresie momentu obrotowego zakrętu. Jest rondo i tu tutaj przełączymy się znowu na tryb N, ale wejdziemy sobie w ten tryb custom, gdzie zawieszenie jest ustawione tylko i wyłącznie na normal, a nie na tryb N. I rondo ten samochód pokonuje no znakomicie. Wchodzimy sobie w rondo, trzask. To jest trochę ślisko, ale N-ka jest tak przewidywalna. No, wracamy na tryb Eco. Jak słyszycie, mamy asystenta linii i jeżeli jedziemy w trasie, włączymy sobie tempomat i asystent linii powoduje, że samochód prowadzi się po torze praktycznie sam. Oczywiście momentami on nas tam będzie, przestań mi skrzypieć już tutaj, o, będzie piszczeć. Momentami on będzie Was tam gdzieś korygował, aż w końcu będą komunikaty, które każą Wam przejąć kontrolę nad samochodem. Jest to zrozumiałe, no bo auto ma Was wspomagać, a nie ma wykonywać pracy za Was. W trasie jednak ułatwi Wam to podróż. Dalej w trasie na pewno i30 nie będzie królem, jeżeli chodzi o wygłuszenie. Golf czy Focus będą lepiej wygłuszone. Same nadkola też nie są tak wygłuszone, jak mogłyby być. No ale mówię, w tej wersji N na pewno takie pierdoły jak wygłuszenie, czy jak tam jakieś nadkola, które mogą być bardziej hałasujące niż u konkurencji, nie jest to dla Was szczególnie istotne. Hamulce tutaj też jest ok, ciężko jest zagrzać, ciężko gdzieś tam wprowadzić je w stan wrzenia. Oczywiście to się uda, każdemu się uda, jeżeli będziemy kombinowali. A pod kątem hamowania N-ka ma również jedną zaletę, bo pozwala Wam wcisnąć hamulec lewą nogą, ale też dodać sobie od razu gazu prawą. Bo puszczając już hamulec możemy ten gaz dać. Wiele odblokuje tą opcję, a tu na tych nastawieniach sportowych silnik pozwala, żeby już tam te oboty sobie delikatnie podnieść, jeszcze mając nogę na hamulcu, więc również ukłon do osób o sportowych aspiracjach. Skończył się obszar zabudowany, więc dwójeczka. No powiem Wam szczerze, że hot hatche
mają dawać radę z jazdy i to na pewno spełnia i30N. To jest hot hatch, który da Wam pełną frajdę z jazdy, da Wam możliwość poczucia się w samochodzie, który nie jest jakoś szczególnie mocny, to jest mocy 275 koni, więc niecałe 300 koni, ale auto, które tak skręca, tak się wkleja w asfalt, to jest coś niesamowitego. Jeżeli jest oczywiście na mokrym, trakcja nie występuje w tym samochodzie, ale jeżeli jest suchy asfalt, auto daje Wam, po prostu jest to tak zwany happy maker. Tutaj uśmiech w tym samochodzie, z twarzy nie znika i auto robi cuda na trasie. Znowu dwa zakręty przez przypadek się znalazły i te zakręty N-ka pokonałaby, tak pokazywałem Wam wcześniej, ale już tutaj wystućmy trochę hamulce i wystućmy lekko opony, bo pomału będziemy kończyli ten test i będziemy podsumowywali Hyundai'a i30 Fastback wersji N. Hyundai, który potrafi naprawdę zrobić sporo, który potrafi być samochodem zarówno na co dzień, jak i samochodem do takich rzeczy typu zwalniamy, jakaś tam jedyneczka. Potrafi zrobić też takie coś. Auto, które jest naprawdę samochodem bardzo uniwersalnym, wchodząc sobie w tryb eko. Jedziemy eko, zawieszenie jest nastawione bardzo delikatnie, a samochód powoduje to, że jest idealnym daily. Oczywiście, czy te niektóre plastiki, czy niektóre rozwiązania, to będzie miało swoich troszkę wad i to nie będzie wszystko z tych najwyższych lotów. Jednak porównajcie cenę do tego, co otrzymujemy, porównajcie to, jak ten samochód brzmi i jak się prowadzi, a jak wypada na tle konkurencji, bo konkurencją już miałem okazję jeździć wieloma samochodami i naprawdę Hyundai jest w tej chwili genialną konkurencją i genialną alternatywą dla starych wyjadaczy, więc polecam sprawdzić, czy Hyundai'a, Golfa GTI, Honda Civic Type-R to są samochody, które będą od dzisiaj bardzo podobne, ale Hyundai na pewno może Was miło zdziwić w dobie tych wszystkich systemów, które mają jak najbardziej ten samochód, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, ugrzecznić, mają pokazać, że auto potrafią być ekonomiczne i bardzo ekologiczne, wytwarzają bardzo mało CO2. Hyundai te normy spełnia. Z drugiej jednak strony tylko jednym przyciskiem pokazuje tym wszystkim normom w ten sposób, co mi się bardzo podoba, bo mamy samochód na co dzień bardzo praktyczny, bardzo stonowany, normalny hatchback, jednakże klikając dwa przyciski, dzieją się w nim rzeczy, które po prostu powodują u Was uśmiech na twarzy, więc samochód dla każdego, kto kocha motoryzację. I tak bym podsumował Hyundai 30N. Dzięki, pozdrawiam. Podobało się? Dajcie suba, dajcie łapkę w górę i widzimy się już na kolejnym teście. Na razie.